Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w totalnie spontanicznym vlogu. Po prostu Krystian w pewnym momencie wziął kamerę i zaczął nagrywać, więc ja dla Was nagrywam teraz początek, a późniejsza część jest tak zaskoczenia nagrana, że zobaczycie sami. Jest tak upalny dzień, a Krystian zaczyna dzisiaj urlop i to jest niesamowite, bo co roku, jak albo on, albo jak ja wcześniej pracowałam, miałam urlop, to spędzaliśmy go w deszczu, więc wyjątkowo w tym roku nam się udało. I w sumie idealnie się złożyło, bo jakoś w poprzednich latach jechaliśmy gdziekolwiek na ten urlop. W tym roku były ogromne plany. Zastanawialiśmy się między kilkoma różnymi miejscami. Tak teraz się dużo pozmieniało. Myślę, że w niedługim czasie się dowiecie dlaczego. Na ten moment nie możemy sobie pozwolić na wyjazd, na wakacje. Dlatego urlop spędzamy po prostu w domu. Czy jest nam przykro? Na pewno trochę, ale nie ze względu na to, że jakoś nie odpoczniemy, bo jesteśmy na takim etapie, że szczerze powiedziawszy, leżenie na plaży, przy jakimś basenie, morzu i tak dalej, nie do końca nas kręci. Gdzie dawniej byliśmy totalnie z tych, co potrafią przeleżeć calutki dzień na plaży. Od tamtego roku, odkąd byliśmy w Berlinie, złapaliśmy takiego bakcyla do zwiedzania, więc dlatego nam jest przykro, że nie pozwiedzamy, po prostu nie pobędziemy w innym miejscu, ale jeżeli chodzi o sam wypoczynek, to myślę, że tutaj w domu też świetnie da się spędzić czas, zwłaszcza, że mieszkamy na wsi, mamy no w sumie nie my mamy dom, ale mieszkamy w domu, mamy basen koło domu, mamy ogromne podwórko, więc mamy gdzie leżeć, gdzie odpoczywać, gdzie wyjść na spacer. Możemy na rowery nawet jechać, chociaż ja i rower to nie do końca się tak możemy polubić. Krystian uwielbia jeździć na rowerze. Kiedyś na Hel pojechał rowerem stąd, mieszkamy w Tarnowie, w sensie w okolicach Tarnowa. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko spędzimy ten czas fajnie. No i co najważniejsze, że jesteśmy wszyscy razem chyba, nie? Miłego oglądania. Kotku, idziemy na borówki, a ty jesteś taka zapracowana tutaj. Ciekawe dlaczego? Czy nie przykrył basenu na noc? I trzeba teraz dziadostwo wyłowić, żeby dało się. No, troszkę powpadało, tak żeby było. 32, chyba 32 stopnie. Będziemy się kąpać, tyle mamy do roboty. Krystian ma urlop, ja też mam urlop macierzyński. Więc co, więc korzystamy. Tylko się kąpać. Porówki też trzeba zabrać, podobno ma być burza, więc żeby nam nie opadł się dziadostwa. Mamy przykrywkę, tą taką plandekę, no ale tak. Koło by się to chciało zakładać. I ona spada, ono w ogóle jest jakaś taka... Kiepska strasznie, Gosiu. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to... Chodziłam na te borówki. Miałeś 12, borówki. 10 lat? Nie, no bez przesady, 15. Jak miałem 15 lat, to chodziłam sobie zarabiać zbierając borówki. Na największym słońcu, ale mniejsza o to, chyba każdy... Najpiękniejsza opalenizna. Chyba każdy w takim wieku miał taki etap w swoim życiu, że chodził na jakieś zbiory owoców, żeby sobie dorobić. No i to tam nie mogliśmy tak do ręki zbierać, tak jak ja teraz, bo do sprzedaży one musiały ładnie wyglądać, a w ręce schodzi ten taki biały nalot. I jak ktoś zobaczył, że trzymam w ręce kilka, to wiesz, jaki opieprz był. Trzeba było się liczyć ze zwolnieniem. Tak właśnie też jak zbierałam te porówki jako praca, to też zawsze jak ktoś przychodził, to się pytał, a czy możemy jeść? I ten właściciel zawsze się śmiał, że możecie, ale płatne jest od koszyka. No to wiesz, nie opłacało się jeść. No i siedzimy sobie tak w krzakach, jak takie jakieś dzieciaczki, nie? Takie czasy wakacji, nie? No. Tak po prostu wiesz, wakacje, my w krzakach, jesteśmy u sąsiada na borówce. No ale my nie jesteśmy u sąsiada. Tylko, że u nas, wiem, ale... My kradliśmy całe życie od sąsiada czereśnie. Ale sąsiad już nie żyje, więc mogę to mówić. Zawsze się, wiesz, przez bramę przechodziliśmy i jadliśmy mu czereśnie. Ale taki starszy gościu i on w ogóle tego nie jadł, nie zrywał, więc wiesz, no... No... I tak nic nie stracił, jak mu to braliśmy. No ale kradliśmy, to nie było ładne. Będę sobie właśnie robić kawę i jak wiecie, ja piję od zawsze co najmniej 2-3 kawy dziennie. To było
u mnie totalnie normalne, że ja wstaję rano, piję kawę, nigdy nic mi się nie działo, ja piję kawę z mlekiem i to im tłustsze, tym lepsze, ale od 2 tygodni mniej więcej jakoś kawa mi nie smakowała. Przyjaciółka mi to powiedziała, że chyba za długo pijemy jeden rodzaj kawy. Do 2 lat pijemy tą złotą lawację i może rzeczywiście po prostu za długo ją męczyliśmy. Kupiliśmy teraz jakąś inną z Lidla, jakąś taką. Widzicie, już jedno sporo poszło. Krystian też pije bardzo dużo kawy. O, i od razu wam pokażę. Bo kupiliśmy tak na spróbowanie taką. Nie wiem, czy nie piliśmy jej przypadkiem w Nolio, w Krakowie, w restauracji. Bo raz Krystian się spytał, co to za kawa, bo bardzo mu smakuje. I z tego co pamiętam, to właśnie była ta, tylko że oni tam mają jakąś mieszankę. Jeszcze jest nieotwarta, więc spróbujemy. Ale zacząłem teraz na temat kawy. Ale chodzi o to, że właśnie od 2 tygodni mniej więcej nie piłam w ogóle kawy. Wypiłam w międzyczasie 2. I słuchajcie, ja się tak strasznie źle po tej kawie czułam. Tak mi wzdęło brzuch, że mimo 3 tabletek totalnie nic nie pomagało. Bolał mnie ten brzuch. Jeszcze przyjaciele przyjechali do nas na grilla i ja myślałam, że się nie pozbieram, że się nie zbiorę na tego grilla, mimo że kawę wypiłam koło 11 rano, oni przyjechali na 19, ja do tej pory byłam przekonana, że nic z tego grilla nie będzie. I sobie przypomniałam, że jak byłam ostatnio w restauracji z moją przyjaciółką, to dostała kawę z mlekiem z laktozą. Ja się tak pytam, a co by było, jakbyś wypiła z laktozą, nie? I ona mówi, żeby się chyba nie doczołgała do domu z bólu brzucha, ze wzdęć. I coś mi właśnie zaświtało, że mogę mieć, nie wiem, nietolerancję laktozy czy coś w tym stylu. Chociaż zawsze mi się wydawało, że z tym to się człowiek rodzi, a nie, że to się nabywa. Ale napisaliście mi tam mnóstwo wiadomości na Instagramie, że rzeczywiście można to nabyć w każdym momencie. Zrobiłam sobie rano z tym kawę. Rewelacja, w ogóle mega polecam. Kokosowe jeszcze bardziej mi smakuje, ale to też jest super. Pieni się jak zwykłe mleko, smakuje praktycznie jak zwykłe mleko, tylko cena nie ta. Ale czułam się po tej kawie rewelacyjnie, dlatego teraz sobie robię drugą z tym napojem. Ale w najbliższym czasie, jak będę w sklepie, planuję sobie kupić po prostu mleko bez laktozy i zobaczyć, jak się będę czuć po kawie z mlekiem bez laktozy. Czy to rzeczywiście tego kwestia, czy nie tego kwestia? Dobra, robię sobie kawę. Mieliśmy zaraz po zbieraniu porówek lecieć do basenu, bo jest taki upał, że i tak zaraz idziemy do basenu, no, topimy się w domu, ale stwierdziliśmy, że i tak w sumie od rana nie jesteśmy na diecie, więc to nie jest do brania przykładu, że jak się zaczęło źle dzień, to już trzeba go popieprzyć, kontynuować. Ale stwierdziliśmy, że no mamy taki dzisiaj dzień, że chcemy po prostu pochillować, a zawsze z jedzeniem przyjemniej, więc stwierdziliśmy, że siadamy w auto, jedziemy do Biedry po jakieś żarełko, totalnie niezdrowe, totalnie nie fit i nakupimy sobie chipsów, może nawet pizzę taką do piekarnika. Tak naprawdę czego dusza zapragnie, bez jakiegokolwiek rozsądnego ograniczenia, więc będziemy jeść. To jest jak się kurde nagrywa wejście do Biedronki i nie wzięłam sobie koszyka. Musiałam się wrócić przez kasy. Borówki? Picunie. A nie ma jeszcze takich na zamrażarkę? No, ja bym popatrzył jeszcze na takie. Chociaż to wygląda też dobrze. Chodź, zobaczymy jeszcze tam. O, i popatrz, będzie taniej. Janusze biznesu, nie? Też kurczę, ubogo to wygląda, nie wiem, czy tamto nie lepsze. Tą bierzemy. Nasze zakupy są gdzieś tak nieprzykładne, tak niezdrowe, że aż wstyd. Zawsze wybierze żelki, zawsze. Zawsze jak tylko je coś poza diety, to są to żelki. Co myślisz? Co bierzemy? Nie wiem, co bym chciała. Nie mogę się zdecydować. Mam możliwość wzięcia wszystkiego i to jest złe, bo chcę wszystko. Nie mogę się zdecydować po prostu. Wszystkiego po trochu, nie? Tak, wszystkiego po trochu chcę i mi się przewala teraz w tyłku troszeczkę. Idziemy na chipsy, tu będzie wybór oczywisty, łatwiejszy. Na słodycze wrócimy. Pieczone żeberka to jest u nas po prostu. Ej, tu też jest 2+1. Wybór bez żadnej konsultacji, bez żadnego zastanawiania. To są nasze ulubione chipsy, a najlepsze jest to, że kupiliśmy je kiedyś przez przypadek. Jak byłam jeszcze w ciąży w jakimś osiedlowym sklepie, ja się wkurzyłam na Krystianę, że kupił takie beznadziejne, a od tej pory jemy tylko te. Co, standardowe wodnisty? Dla mnie tak. A ja chcę spróbować tego chyba. Nie będę żałować, ja wolę lody na patyku. Dobra, biorę. Nie kupisz reklamówki, bo ci
jak nie mniej. Mniejsza o to. Wzięliśmy jedną z podcastów na warzywa. Ale daliśmy radę. Widzicie, jakie mamy super zdrowe zakupy. Czy on nie jest przepiękny? Nawet szkoda go jeść. Dawaj. Idziemy do basenu. Jest! Czekaj, kapelusik. Kapelusik bierzemy. O! Kapelusik dla panieneczki. I kremik dla panieneczki. Wysmarujemy się. O, mama sobie weźmie troszeczkę. Proszę. A resztę dla ciebie, dobra? O, zamknęło się, ty teraz możesz. Proszę. Super. Hop. Co to? Dziś cały wypaćkany. Co to? Dobra, rozsmarowujemy. Żeby Dziuś się nie przypiekł, będziemy piec pizzę, a nie Dziusia. Śpią totalnie wypompowani po zabawach, po wygupach w basenie. Zresztą nie dziwię się, bo sama jak wychodziliśmy, to czułam się dosłownie... O! Wstałeś? Wstaliście! No to nie zdążyłam, bo chciałam nastawić pizzę w piekarniku, żeby była idealnie jak wstaniecie, ale nie zdążyłam. Dobra. Ojejku, a co się dzieje? Aha, mamę zobaczyła. No to nie zdążyłam. W każdym razie nastawiam pizzę i idziemy troszeczkę popiknikować. W nieidealnym miejscu, no bo nigdy na ten piknik nie jedziemy ostatecznie, bo nie jedziemy, nie? Usiądziemy sobie po prostu przed dołem z kocykiem, z pizzą, chipsami, żelkami i wszystkim, co nakupowaliśmy w Biedronce. I będziemy chillować, spędzać tak rodzinnie czas, wieczór. Chyba najlepiej z możliwych sposobów. A jem żelka. So hard to tell, but we're together, that's our game. Ja wiem, że taka mrożona pizza z Biedry nie ma nic dobrego w sobie, nic zdrowego. Ale cóż, my dzisiaj nie jemy ogólnie nic zdrowego, więc trudno. Myślę, że i tak będzie dobra. Podrasuję ją troszeczkę serem żółtym. Zobaczyłam to w lodówce i nie mogę po prostu odłożyć tego. To musi tutaj być. Nie wiem, czy kojarzycie, mówiłam wam już kilka razy, że jestem uzależniona od pomidorków koktajlowych. Patrzcie, co babcia kupiła. Zwykły basen. Przywiozła od Krystiana siostry kulki. A my już mieliśmy w koszyku. Basen za ile? 300? I całe szczęście nie kupiliśmy, bo... No to samo wyszło, a mamy za darmo.
Także a rewelacja. Zabawa ta sama. Dokładnie. Zabawa ta sama, dokładnie. Tak. Dziecko szczęśliwe tak samo, a my zaoszczędziliśmy troszeczkę. Pizka, koszyk i spędzamy miło czas. Nie pamiętam, żebyśmy w ogóle jedli pizzę z ketchupem. Pizza z ketchupem to nie jest pizza, nie? Mhm. Ale ta pizza też nie jest pizza, więc stwierdziłam, że bez ketchupu to tak, wiesz. Gdybyśmy jedli prawdziwą pizzę, to wiesz, no. Oliwa. Olej? Oliwa. Jest słodkie. Tak. To jedno smakowe. Jedno z naszych ulubionych. Najtańszych. A ty co? Do babci. Ty do babci. Do babci. Ty do babci. Tobie nie wolno. No tobie nie wolno. No nie wolno. Just talk to me if things ain't right.